Cześć ludziska, zaczynamy 22 materiał. Jesteśmy w krainie zimna, w tym pięknym zamku skutym lodem i śniegiem i robimy zadanie główne Czarny Ogon. Zresztą to zadanie jest w każdym odcinku tak samo zatytułowane. No nic, mamy się spotkać tutaj z kotem tym czarnym. A więc co, zanim to zrobimy, to jeszcze sobie zapiszę grę, bo nigdy nie wiadomo, co mnie czeka na chwilę. May your hand be just, but your shield is patient. Jeszcze sobie tak myślę, mam nadzieję, że po ukończeniu gry będę mógł wrócić do tego świata. Bo jest jeden tylko save. A wiecie co, jeszcze możemy tutaj zobaczyć, co tutaj jest. Zaczynamy w wypadek chodzić. Może warto byłoby się trochę jeszcze rozejrzeć. Już pewnie tu nic nie znajdziemy. No ale kto wie. Nie ta szała. Jak na taką niskobudżetową grę. I chyba to jest jeszcze pierwsza gra tej ekipy. No to powiem wam, że naprawdę jest nieźle. Bardzo fajnie się gra. Tylko coś tutaj kurczę jest chyba. Aha. Okej. A co to za dziurę to jest? Tak się składa, że chyba tego nie można pokonać przeciwnika. A tutaj nie ma nic. A, już wiem, o co chodzi. To są te druhy Dragoja, Vlaciza i tak dalej chyba. No. Które musimy uwolnić prawdopodobnie. Dobra. Widzicie? Chociaż tu jest to samo. I tu też. To chyba nie o to chodzi jednak. Everything you've been looking for lies behind. The key to your future is in your past. But one needs to be closed for other to open. The souls. Chasing ghosts is pretty much all I do. Chasing and catching. But now, look each of them in the eyes and decide. The choices you make will give you the keys to your destiny. Where was I? Yes. Zmierz się z Volkiem. Gordana was the last pair lineage. An age-old bloodline of the wise women. The only ones capable of taming the chaos of the hunt. And its voracious roots. Few people ever knew how much they owed the Guardians. Now talk about a thankless job. Mostly, she would keep to herself. Mostly. She was only human after all. It so happened she gave birth to two daughters. Twins. It does ring a bell, doesn't it? Why did I have a feeling it would all end like this? She has never loved anyone more than them. The folk have always pinned down their ill fate to the witch, so they chose to get rid of her. They've killed her. A co by było, gdybym ja w kota strzelił? O kurde, ej! First you bite, then you run. Co to kuźwa jest? W kotka i myszkę, matko! Aktywowaliśmy jakąś gierę. Nie pozwól, by czarny kot cię złapał. Użyj portali, by wrócić do domu. Użyj, by poruszać się. Wciśnij lewy przycisk myszy, by skorzystać z mysich dziur. Wciśnij, by przyspieszyć. Aha.
Okej. Ej. Czego się nie mogę przenieść na drugą stronę? Kurde, życia nie mam. Fantastycznie. Ej, jakaś minigiera ta jest. No nie no, życia nie mam. Kurde, pieczone. Ostatnie jagody zjadłem. O nie, są jeszcze, dobra. Ej, czekajcie, bo mnie to bardzo ciekawi, co to aktywowaliśmy w tym momencie. No, z takim paskiem zdrowia dam radę to. Myślałem, że jak wejdziemy do kółka, to zostaniemy przeniesieni do kółka, nie? Aha, no to fakt, działa to. Tylko, że mega mnie zwolniło teraz. Szczęście nowicjusza. Ej, kuźwa, przyniosło mnie... Aj, to sobie może nawet dobrze. Bo się tu uleczymy. A, to już wiem, po co są te ości. Ale jaja. Okej, zobaczmy jeszcze to. Gra naprawdę ma dużo tutaj takich sekretów. Sometimes, when you're lost in the woods, a mysterious lady of the forest might come to save your skin. A lady? Yes, they say her dress sparkles with golden light. And they say she's got a court of magic animals with her all the time. But if you tried to get closer to her, she would just vanish into thin air. As if she was nothing more than a beautiful dream. Okej, zdobyliśmy te cztery pająki w tym bursztynie i mamy achievement zaplątana, obejrzyj wszystkie raporty pająków. Okej. Ja skorzystam znowu z tego. First you bite, then you run. Co? Muszę udać się tutaj do kółeczka. Dobra, jeszcze raz. No to mogę sobie zapisać w grę. Czekajcie, gdzie ja jestem? Gdzie tu pójdziemy? A, tutaj pójdziemy. Aha, fajnie, że jakoś nie dopadł. Generalnie naszym celem tutaj jest zebranie czterech chyba szczurów, a raczej ich uratowanie, tylko nie wiem, czy od początku zaczynamy teraz? Aha, czekajcie, bo ja nie strzeliłem w niego. W ogóle aktywowałem. No, teraz mi się uda. Nie tu. Poczekamy, jak trochę przyjdzie tu. I teraz uciekniemy tu do domu. Okej, czyli mieliśmy zadanie uwolnić szczura i uciec z nim. No ma kolejny poziom. Czekajcie, tu są jakieś grzyby, które pewnie nie wiem, co nam robią. Nie pozwól, by czarny kot cię złapał. Użyj portali, by wrócić do domu. Użyj do poruszania się. Wciśnij, by skorzystać z myśli dziur. Wciśnij, by przyspieszyć. Aha. Czy mamy coś takiego jak przyspieszenie jeszcze?
Nie, mi się nie chce. Czekajcie, gdzie tu to mam uciec? Aha. A tu są wszędzie cholera grzyby. Całe życie tracimy, ale pytanie, co bym gdybym jeszcze raz spróbował, pewnie bym zginął. W sumie to taka trochę minigiera. Ja muszę się zastanowić, co tu mam zrobić. Trochę chujnia, za bardzo nie mam gdzie tutaj iść. Aha, to też tracimy życie, jak wchodzimy w ten, w czerwone grzybki. Dobra. No to mamy mały problem tutaj, z tym, przyznam szczerze. Proste. Predators. O cholera. Ja mam teraz uciec. A tutaj. Kurde. A nie. Udało się. Udało się, dobra. Co tym razem? Gdzie ja jestem? W kotkę i myszkę. Nie pozwól, by czarny kot cię złapał, użyj portali, by wrócić do domu. Okej, no to standardowa przecież regułka jest. Po co to gra mi o tym mówi? Czekajcie, bo tu nie bardzo wiem, co mam zrobić. Refund. Aj, kurwa, zjebałem. Zaraz się kurczę zająć grą, to się bawimy w minigierki w kotka i myszkę. No i dobra, srał pies. To nie wiem, czy do tego. You have my attention. Strasznie zwalniam, powiem wam. No tu nie trzeba chyba nic zrobić. Z tego, co mi się wydaje. Możemy tutaj przejść normalnie, o. Bez używania teleportów. I'm not into running today. Or ever.
Kiedy szczurów będzie do uratowania? Holy crap. Mamy trójkąt. Musimy tutaj szczurka uratować, widzicie? Wejdziemy tu. Ale go zrobiłem. Czekajcie, coś sobie sprawdzę. A proszę, tu nam się szczurki pojawiają. O kurde. Chyba jeszcze jeden nam został do uratowania. Chyba cztery są, zdaje się. Gdzie jestem w ogóle tutaj? A tutaj jestem. Trójkąt. Tutaj. Aha, shit. Źle wlazłem. Źle wlazłem, kurde, jeszcze raz. Kto to kurde wymyślił? Całkiem to jest sensowne nawet. Muszę iść do kółka. A później z kółka możemy bezpośrednio. Ja tam chyba nie zdążę. A może do trójkąta pójdziemy. Albo może tutaj, o. You're getting better. Good. Ostatni szczurek nam został. First you bite, then you run. Czekajcie, co byśmy tutaj zrobili? Może pójdziemy do kwadrata. A nie, no tutaj idzie ten kozur już. Wolnie wszystkie szczury, dobra. Są tu cztery? Są cztery. Posłuchaj pierwszego szczura. What happened? One minute I was munching on a mammoth's bone, and next thing I knew, I was in that bloody maze. All I saw was just that black shadow moving faster than light. Not sure what it was though. A beast? A demon? Wiecie co? Dobra, posłuchajmy tych szczurów. How did you best him? I remember what folks used to say about this black man as back in my days. That he napped on the moon once and fell off. He landed on all fours, of course. But still, the blast was so huge, it killed off the dragons. The cheeky bastard is as old as time, or
older. They say he tricked Perun to believe he was his cat. Then he made Veles think the same. He was around when the two of them created the world, you know? He skipped the whole show, however. Said he had seen it too many times. Once upon a time, even before the oldest gods were born, there was nothing out there. Nothing! No rocks, no sky, no space, no time. No good, no evil. Nothing. Except him. Him and a peculiar heart he was living in. Fantastycznie, dobra. Fajna w sumie znajdźka. Dobra, ruszamy z powrotem. Tylko sobie się wyleczymy. Całkiem fajna animacja, powiem wam. Z pożeraniem tej ości. Czekajcie, bo ja tutaj nic nie mogę zrobić. Okej, okay, tak myślałem. Wracamy tutaj do tych. O, shit. Wszystko od nowa? Mam nadzieję, że nie będę musiał wszystkich lodów kruszyć od początku. Tak się składa, że tutaj troszeczkę nadgoniłem. Więc będziemy mieli teraz trochę szybciej. A, jesteśmy z drugiej strony. Nie wiem, czy kojarzycie. No moment, po co ja tu przyszedłem? Ja muszę iść tam na górę teraz, przecież. Holy crap. Aha. Ja pierdziu, źle ten. Raz nasza postać biega, raz kroczy, więc tutaj też... Aha, tego nie aktywujemy, ale wiecie co, ja nie chcę walczyć z nimi. Tutaj zdobędziemy tylko i wyłącznie zęby. Ale czekajcie, bo z drugiej strony to może być ta skrzynia legendarna, która wchodzi w skład osiągnięcia. Cholera mi tyle tych zębów. Chciałbym, żeby sobie szczękę budował, czy co? Na stare lata może mi się przydadzą takie zęby. No bo zobaczmy, o co tu chodzi. Parting gifts she left them.
Matko, się poruszamy dziwnie. Jak śluz. W zasadzie to powiem wam, nie mogę za bardzo, chociaż nie, sterować niby tam... Delikatnie mogę, ale na boki średnio. By the hope of keeping them safe from the peasants' wrath. While the distance between them steadily grew, the time she had left was running out ruthlessly. And so it goes. Your heritage has burdened you, even as you were oblivious to it. And it always will. What the hell? Was I a snake? I told you there was something more to this mask. Czekajmy na manę. Chyba nie chodzi o to, żeby wszystkich uwolnić. Myślę, że to troszkę dziwne. Znaczy, że korzenie się odradzają, czy nie? Światło jest, jak widzicie. Trzeba włączyć. Aj, życia nie mam już. Nie wiem, czy ja mam te oczy pozabierać, czy mam te oczy tutaj powstawiać. Bastard. Jedno oko sobie tu nie zauważyłem, że tutaj coś jest. Me for too long, Volko. I always did what my old man told me to.
A witch deserves nothing more than a good stake in fire, he said. And he, well, he knew a thing or two about witches. How? Do raju pośród gałęzi, gdzie gnieżdżą się ptaki. Możemy go też potępić. I just hope I won't regret this. You're free. Get out of my sight. I'm sorry. I'm so sorry, Yaga. So sorry. No. Ale się ciemno zrobiło. Wiecie co, jeszcze byśmy... Mother's demise. There was no one to contain the hut. No person as wise, strong, worthy. Oh, don't look at me now. I'm far beyond such concerns. My role here is of a different nature. Of course. A break in the guardian lineage would shake the land to its core. The roots have been spreading far and wide for years. Everything they touch turned so out of place. Like from an entirely different story. And Gordana's soul? Well, it will find no rest until her daughters are safe. And they never really were. Daughters? I'll have to get used to the sound of that. It wasn't until the forefathers' eve, 3 years ago, that things changed. I think you know well, don't you? Tu. Życie nie mam za dużo, ale... Czy my dobrze idziemy? No to wychodzi. The lost, tormented soul got trapped in the roots. And thus, a demon was born. Evil from the woods already had a name among the common folk. Baba. Obviously. All that remains of Gordana is the care for her children. The care that the roots have twisted, molded into a savage instinct. The demon will not rest until it reconnects with the twins, by any means. Nor will it rest before all who cross them are banished. It feels so... Please, be careful not to bite your own tongue. Ugly bird! Czy ja bym dokładnie to samo, co przed chwilą? She's here. And she won't run away this time. Beast. Please.
moment. Aha, nie wszystkim mnie pokonałem. To nie będę mógł przejść dalej. So little anymore, Slivitsa. I didn't mean to. We could have been. But I know. Your crush wasn't the best influence, was he? Volko. I miss him so much. You know where he is? Can you take me to him? Do raju pośród gałęzi, gdzie gnieżdżą się ptaki. Maybe the two of you can still find peace together. You're free. Jak widzicie, jestem miłosierny. Wszystkim przebaczam. Birds of a feather. Where's Zora? She had realized following the spirits would lead her towards the truth. And so she set off into the wild. What for, you may ask? To clear you of the accusations. Of course. Out of love. She tried to help you live among the people. But they were never your people, were they? They will never be. However, you are no ugly duckling anymore. Your inner strength finally shines through. Zora has always known you've had it buried deep within. That's why she never gave up on you. Her absence only made you grow. One way or another, she succeeded. Where is she? Well, your sister's fate is not for me to tell you. What about your fate? Whether you have walked down a path of light or a path of darkness matters not. Only that it was yours. For being good or evil truly means not in the face of being one with oneself. Strasznie tutaj się ciężko steruje. Nie wiem, czy tak jest. To jest chyba celowo zrobione. Despite all that, there's still a part of you you haven't absorbed yet. You've been denying it for so many years, covering it with a false face, with your mask. But you can't keep it confined forever. It is there, awakened, howling, rattling its cage. Something raw, true, terrifying. See how this little mask is? You're welcome. Goddamn rude! Okay.
Czekajcie, jeszcze jedna róża jest potrzebna. To jest to. Czekajcie, bo mi zostało półtora życia. Nie dam radę, to przegram. Is it you, Yaga? It's me, Dragoy. It's so dark in here. It's so cold. I know I deserve no better. I did wrong, Yaga. So wrong. You sure, Webby? Act now, think later type. That gingerbread heart you gave me. I never got to tell you. Dokąd poślesz zbłąkaną duszę? One mistake should not define us. See you in another life, friend. In a thousand years. In a million years. No. Zawsze ma jeszcze wrócić. And so it goes. I wait for you by the gate. Dobra, tak czy inaczej, chyba jeszcze jeden odcinek przed nami. Nie damy rady już gry skończyć raczej. Znaczy nawet nie wiem ile jeszcze przed nami zostało, ale... Trzeba się trochę uleczyć jeszcze. Coś było do leczenia? Było. Chyba zapiszmy grę, bo prawdopodobnie będziemy zaraz kończyć. Ale jeszcze posłuchamy, co ma kod do powiedzenia. You made it that far. And you've confronted the spirits of your friends on the way. I did what had to be done. Oh, more than you know. And what's more important, you have faced yourself too. But you will have to do it again and again. The next time is waiting just around the corner. You may want to make some preparations beforehand. Because once you're inside, there will be no coming back. And nothing will remain the same. You will survive only if you accept the other side, whatever it may be. As for me, this is the farthest I can go. The rest of the story is yours and yours alone. I'll see you in another fairy tale. Okej. Okay. Wiecie co, bo tak, pytanie się nasuwa teraz następujące, czy ja tutaj będę kontynuował to, czy po ukończeniu gry będziemy mogli tu wrócić.
i zebrać pozostałe osiągnięcia, które mi brakują do platyny. Będzie trzeba się gdzieś dowiedzieć, moi drodzy. To wszystko w tym odcinku. Jeszcze jeden materiał przed nami. Myślałem, że damy radę skończyć grę, ale niestety nie. To chyba przez to minigierkę, zabawa w kotka i myszkę. Bo tam poświęciłem aż 20 minut. No i cały czas tutaj to jest niedostępne. Nie wiem, czy ja tutaj wrócę jeszcze. Może tak, może nie. Zobaczymy. Także to wszystko. Cześć.